There is more to reality than meets the eye. We all experience the unseen all the time. God isn't a material part of his creation. W kwietniu 1961 roku rosyjski kosmonauta Jurij Gagarin jako pierwszy człowiek udał się w kosmos. To było niesamowite doświadczenie. Był to czas zimnej wojny i cały czas trwał wyścig. Zacięta rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją rozgrywała się na kilku polach. Wyczuwało się ogromne napięcie związane z tym, co tam zobaczymy, gdy człowiek przekroczy barierę przestrzeni kosmicznej, a które odbiło się echem na całym świecie. Podobno podczas podróży przez nieboskłon Gagarin powiedział do czekających na Ziemi towarzyszy: nie widzę tutaj żadnego Boga. Dostrzegasz ironię tego stwierdzenia? Z jednej strony sarkazm, a z drugiej śmiertelna powaga. To ciekawe, nie sądzisz? Jako ludzie mamy tendencję do myślenia, że coś, czego nie możemy zobaczyć, usłyszeć, dotknąć, powąchać albo zmierzyć, po prostu nie istnieje. A jednak przez cały czas doświadczamy czegoś niewidzialnego. Nie widzę otaczających mnie fal radiowych, ale słucham radia. W głębi duszy zdajemy sobie sprawę z tego, że rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona niż to, co widać na pierwszy rzut oka. Kocham naukę. Nie zrozumcie mnie źle, naprawdę kocham naukę. Znajomość faktów empirycznych zapewnia swoiste poczucie bezpieczeństwa. Mogę polegać na tym, co fizyczne, mogę polegać na prawach, które można sprawdzić i udowodnić. Na przykład nad grawitacją. Jeśli zrobię krok w przepaść, będę spadać, aż uderzę o ziemię i umrę. Unikam więc takich sytuacji. W tym sensie nauka gwarantuje niezwykle pomocne i wiarygodne wyjaśnienie świata materialnego, kiedy muszę zrozumieć, że jego niezawodność ma jednak swoje granice. Zwróćcie uwagę jeszcze na coś innego. Często jednak to założenie pociąga za sobą konsekwencje w postaci niezbyt logicznego stwierdzenia, że ponieważ zbadaliśmy wszechświat przy pomocy statków kosmicznych i teleskopów, a Bóg się nie objawił, oznacza to, że On nie istnieje. Naprawdę? Oto ważny szczegół, który pominął Gagarin. Jeśli Bóg istnieje, z całą pewnością nie zobaczymy Go jako materialnej, fizycznej osoby unoszącej się w przestrzeni kosmicznej albo ukrywającej się za odległą mgławicą. Jezus powiedział: Bóg jest duchem. Innymi słowy, Bóg nie jest materialną częścią swego stworzenia, którą moglibyśmy obserwować przez mikroskop lub teleskop. Wyobraźmy to sobie w taki sposób. Jeśli przyjmiemy, że cały stworzony wszechświat to okrąg zawierający czas, przestrzeń i materię, jeśli zapytamy, gdzie w tym okręgu znajdziemy Boga, odpowiedź będzie oczywista. Nigdzie. Nigdzie w jakiejś postaci materialnej, fizycznej istoty lub substancji. Nawet gdyby udało nam się sprawdzić każdy centymetr kwadratowy wszechświata za pomocą narzędzi naukowych, którymi dysponujemy, nie odkrylibyśmy w nim Boga w postaci empirycznej. Biblia stawia bardzo interesujące retoryczne pytanie. Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga? Oczywista odpowiedź brzmi nie. Na pewno nie przyniosą tego efektu poszukiwania naukowe. Moim zdaniem, odpowiedź na to pytanie znajduje się w podpisie. Każdy z nas wie, kim jest Steve Jobs, jaka niesamowita firma ma w swojej ofercie produkty takie jak iPhone czy iPad. Wszyscy wiemy, kto stoi za kreatywnością i błyskotliwością Apple'a. Nie oczekujemy jednak, że znajdziemy Steve'a Jobsa w środku iPhone'a lub iPada. Nie szukamy go wewnątrz wytworzonych przez niego urządzeń. On istnieje poza tym, co wytworzył. A jednak dowody jego artystycznej wyobraźni są wyraźnie dostrzegalne, kiedy badamy jego produkty. I to tak bardzo, że jesteśmy pewni, że mamy w rękach produkt Apple'a. Na każdej rzeczy znajduje się podpis Steve'a Jobsa. Wierzę, że podobnie jest w przypadku Boga. Jako ten, który stworzył materialny wszechświat, Bóg musi istnieć w rzeczywistości, której nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić ani opisać.
ponieważ wykracza ona poza wszystko, co wiemy. Podam przykład. Większość z nas wierzy, że żyjemy w czterowymiarowym wszechświecie. Być może jednak wielu z nas nie wie, że wielu fizyków twierdzi, iż istnieje co najmniej 11 wymiarów, a prawdopodobnie nawet więcej. Chociaż nie doświadczamy ich przez nasze zmysły, nie oznacza to, że one nie istnieją. Tak więc jest ogromnym uproszczeniem, kiedy myślimy, że przeszukaliśmy wszechświat i nie ma w nim Boga. Oczywiście, że Go tam nie ma. On stworzył wszechświat i dlatego wykracza poza jego ramy. On tam jest. Boga możemy jednak poznać jako autora i kosmicznego artystę. Na wszystkim znajduje się jego podpis, co jest piękne i dobre. Bóg jest dostrzegalny, zarówno w formach konstrukcyjnych otaczającego nas świata, jak i nawet wewnątrz naszej własnej natury. Obserwując znajdujące się wokół nas stworzenie, widzimy piękno i matematyczną precyzję, która zapiera nam dech w piersiach, a może nawet więcej niż to. A w głębi serca każdy z nas odczuwa potrzebę miłości, której na tym świecie nikt ani nic w pełni nie zaspokoi. Jako nieskończenie piękny projektant złożył swój podpis w całym wszechświecie. Jaki z tego wniosek? Mój wewnętrzny naukowiec nigdy nie znajdzie Boga. Mogę to powiedzieć bez cienia wątpliwości. Z całą pewnością jednak odnajdzie w sobie tęsknotę za prawdziwą miłością.